Dzień dobry widzowie, zaczynamy streama. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania. Co my sobie dzisiaj weźmiemy? Siema Ziętek. Raczej Ziejek. Jesteśmy w Dortmund. O, może pociśniemy tam na samą górę. Hammerfest. Dortmund na ten, czemu nie? Co tu jeszcze mamy? No Wanny to ja nie chcę wozić. Tu mamy znowu do Narwy, na Ukrainę. To Estonia chyba, ta? Estonia, no pod rosyjską granicę. Łotwa, Estonia. Ziejek, po streamie do mnie na Discorda wbijesz, pogadamy. Po streamie na Discorda i pogadamy na temat tego, ok? Norwegia. No nie no, pociśniemy chyba tutaj do góry, na ten ładuneczek weźmiemy. Co tu jest? Zbiornik z paliwem 10 ton. Paliwa im brakuje. No dobra, dowieziemy te paliwo, co nie? Nie ma Dawid. No Dawid, nie śpisz? Wstałeś czy jak? Ja dopiero wstałem, byłem u Danusi w sklepie, ładowarkę zawiozłem i wróciłem sobie kawę, zrobiłem i mówię, live'a zacznę. Także Ziejek na Discorda po streamie i pogadam na temat moda, ok? I Ziejek, jedno pytanie, ile masz lat? Ile ja mam kilometrów poładunek w ogóle? O ja pierniczę, 135 km ładunek. No dobra, no już podjęliśmy, to ciśniemy, no nie? Okej. Dziesięć, no to gdzie, jak ty masz mało lat, żebym ci dał moderatora.
za mało lat dziejek masz. Ile tam zostało? 82 km, no dobra, nie jest tak źle. No za mało masz ziejek. Bo jak trzeba będzie robić porządek na czacie, to trzeba mieć dobrze ogarnięte. Trzeba znać, za co zrobić porządek i tak dalej. To co napisze kto, czy dobrze napisze, czy źle napisze. Bo ja nie chcę mieć syfu później, że kogoś zbanujesz niechcąco, czy wiesz, czy za niepowód zbanujesz kogoś. Tobie się wydaje, że jest źle, a on może napisał dobrze, a ty go zbanowałeś, czy wiesz. Ty usunęłeś komentarz. Dobra, ciśniemy, bo trzeba się podczepić, kurde. Nie mamy naczepy tu. Było tak też tam u kolegi, też dawał modelatory, też mieli po 12, po 14, po 13 lat i syfu narobili tylko. U kogo na kanale jesteś modelatorem? Bartek.pl. Zaraz, później sobie przeskanuję. Ja to mam szczęście, jak zaczynam, kurde, jechać, już się noc zbliża. Za każdym razem tak jest. Co tu weźmiemy? Nie może kurde, nie ma mojego ładunku? No jak to? No nie, no tak to się nie będziemy bawić. Ale jaja. Nie ma Paulina. Nie, no to tak się nie bawimy. Miałem inny plan. To nawet nie mogłeś, bym musiał się przespać. No zobacz. No nie ma, zniknął no. Tylko jest na Estonie.
to nie wiem, no. Siema, siema. Dobra, jak już jesteśmy tutaj, no to już zabierzemy to, co tutaj jest, no. Nic nie zrobię, już nie chcę się wracać na Dortmund i... Co tutaj mamy? No, wanną nie lubię jeździć. Do Mołdawii mamy wannę, no. Koparka do... No dobra, no może na Polskę polecimy, do Grudziądza. Bierzemy koparkę. Schweiz Minera, otwierdź. Dzieje, gram w Tibie, ale ostatnio coś... Ten, nie grałem, wiesz, bo całe dwa tygodnie na Eurotracku jadę. Miałem w planach dobić 400 level i jakoś mi się nie udało. 4 levele jeszcze muszę wbić. Może jutro zrobimy live'a na Tibi. Bo mam... Demony biję, taska muszę ukończyć i... Już mam ponad 3600 chyba demonów ubite, a muszę ubić 6666. Czeka, gdzie ta naczepa stoi? Chyba na samym dole, co? Screenka zrobić. Dobiozę załadunek. Oh, yeah. Adam, dziękuję za subka. Pozdrawiam. Dobra. A nie grałem. Dobra, ruszamy. Szkoda czasu. Kierujemy kilometry i lecimy. Mateusz, dziękuję za suba. Pozdrawiam. Dzięki, że wpadliście. No teraz akurat ostatnio tak z rana w południe streamuję. Czasami wieczorem, ale tak gdzieś za tydzień, ponad tydzień będę streamował 21 wieczorem, gdzieś tak koło w tych godzinach, bo pracuję od rana do wieczora. Także o ile mi czas pozwala, kiedy będę po robocie, ogarnę się, to odpalam streama i lecimy dalej. Ciśniemy, bo kilometry się sami nie zrobią. Oj, moja skrzynia zazgrzytała, troszeczkę za szybko bieg rzuciłem. No dobra, ładunek mamy do Grudziądz. 22 tony koparka, 23 godziny pozostało na dostawę, a dojedziemy za 14 godzin. Dobra, czas nie jest zły, możemy cisnąć. Jak u ciebie, bo u mnie fajnie, ale jest zimno. No u mnie jest ok, nie jest zimno. Plusowe temperatury są.
Zaziłem kawki, się napijemy. Zapomniałem, że ten. A, nieważne już. Troszkę za szybko był. No wczoraj nie miałem czasu. Miał być, ale no niestety nie wyrobiłem się. Inne zajęcia miałem. Wiem, napisałeś w komentarzu, kiedy live. Ale nie mogę odpisać, bo nie chciałem skłamać. Bym powiedział, że będzie o 16 czy o 17, a by nie było, no nie? Dlatego się nie odzywałem i mówię, będę miał czas, odpalę, wbijecie. Czekaj, tu jadę czy prosto? Prosto, kurde, nie ten zjazd, sorki. Ile kilometrów zostało? 800. Dużo? Malutko, co to jest? 2000 to jest dużo, 2500, 3. Zobaczymy, dojedziemy do Grudziądza i zobaczymy. No, to może po Polsce tylko pojeździmy. Pojeździmy po Polsce albo wybierzemy jakiś ładunek gdzieś, no nie wiem. Czy na Włochy. Albo gdzieś tam na Rumunię, na Mołdowę, tam jeszcze nie byłem.
Chciałem dzisiaj Dafikiem jechać. Wybrać Dafika, przejechać się Dafikiem. Ale mówię, dobra, dzisiaj jeszcze Mercedes, jutro pojedziemy, pociśniemy Dafikiem. Jesteś dobry w krajach. Super, podoba mi się. Berlin, no dzisiaj na Berlin. Będziemy chyba jechać na Świecko. Zobaczymy, jak nas mapka prowadzi. Magdeburg, Bydgoszcz, także Świecko, Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz. Gorzów Wielkopolski, bokiem mijamy. No ja z Reala to mam do Gorzowa Wielkopolskiego 75 km. Mieszkam w Słubicach, na przejściu granicznym. Także będę mijał swoje tereny. Buffel, hello, siema Buffel. Berlin. Gruzja, Macedonia. Janusza na Twitchu oglądacie? Janusz na Twitchu streamuje non stop. Też go oglądam, on i Farminga streamuje. I ETS-a, ETS-a. Ta osobówka wzięłamy.
Berlin 143 km. Później Stuwa do granicy. Którą mamy godzinę? 23:37. Widzowie, mam pytanko, czy muzyka nie jest za głośno. Mogę przyciszyć. Frankfurt Oder, no to kierujemy się na Frankfurt Oder. Warszawa, Frankfurt Oder, Berlin, Potsdam, Centrum.
No, mijamy Berlin bokiem. Niedługo będzie przejście graniczne. Stacja Shell, zbliżamy się do Świecka. Z prawej strony Shella mamy. Szkoda, że jest noc, nic nie widać. Zaraz będziemy na moście, pod spodem Odra płynie, z lewej strony będzie most kolejowy. Także przejście dobrze. Michał, siema, witam Ciebie serdecznie, dzięki, że wpadłeś. I wjeżdżamy już na most. Jak widzimy z prawej na dole, no teraz ciemno, nic nie widać. Płynie rzeka, a tam po lewej stronie jest most kolejowy. I zbliżamy się do przejścia granicznego. No tutaj kiedyś było tak, że z prawej strony była odprawa dla tirów, a na wprost i na lewo samochody osobowe. Michał, dzięki za suba. No jesteśmy na polskiej stronie. Co tu mogę powiedzieć? No niedaleko, minęliśmy przejście graniczne i zaraz jest zjazd w prawo na Zieloną Górę i na Słubice. Do Słubic jest 10 km ze Świecka. A jak jedzie się prosto, to się później mija Torzym i tak dalej, w stronę Poznania. Później są właśnie te bramki, ale to kawałek w realu, to kawałek jest od granicy, że aby dojechać do tych bramek. NRX, ile masz lat? NRX, na dole masz nad kanałem napisane 38.
To teraz mamy Poznań, Warszawa, lecimy. Ale chyba się na Bydgoszcz będziemy kierować. Bo mamy ładunek do Grudziądza. Poznań, Warszawa, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, w prawo. Mamy prosto. Był inny plan, bo miałem jechać wysoko na Skandynawię, te dalsze rejony, ale kurde, dojechałem do spedycji, a ładunku już nie było. Tylko koparka, no to podjąłem tą koparkę na Grudziądz, no i tak o. Już mówię, na Polskę pociśniemy. A zacząłem w Dortmund. Wróciłem, okej, dzieje. O, Michał, widzisz, ty mieszkasz w Grudziądzu, no to z chęcią cię odwiedzę. Chęcią ciebie odwiedzę, zgrzewkę piwa ci wiozę. Mercedes, jakoś siemano, siema Mercedes. A my właśnie na Grudziądz ciśniemy. Będzie, będzie. Bo jeszcze nie wiem o której godzinie. Jak będę dobrze wiedział, później będzie info wystawione, będzie czas od odliczania do live'a. O której? Patrz, zaraz wracam. No właśnie nie wiem, Mercedes, o której. Albo też tak gdzieś o godzinie 10, na polski czas 11. Albo będzie po godzinie gdzieś o 17. Nie wiem, bo nie wiem, jak jutro będę miał dzień zaplanowany. Co będę robił, jak. Bo tak, w tygodniu, w każdy dzień od poniedziałku do piątku, no to nastawiam się na 21, a teraz akurat mam urlop, nie pracuję, jestem na urlopie chwilowo, dlatego w dzień streamuję. Pomorze, witam ciebie, pozdrawiam, dzięki, że wpadłeś. Gdzie pracujesz i daleko jeszcze? Gdzie pracuję? Pracuję w firmie Midland Steel. Wyginamy pręty, tniemy pręty na budowę, zbrojenia, prefabrykaty. Ile jeszcze? No daleka trasa nie miałam. 267 km, bo miała w sumie 800. Like you were young.
Aha, koledzy z pracy widzą, że jesteś youtuberem, a się nie widzą i nie wiedzą. Kurde, no zobacz jak grzeje. Widzisz, że zjeżdżam, zamiast dzwonić, to będzie się... Kał. Kurde. Zielone też ma, to się zatrzymał, nie puszcza, no. Ja wcześniej już jeszcze na Twitchu streamowałem, ale to był rzadko były streamy, bo też byłem zajęty, kurde, i no nie mogłem poświęcić tyle czasu. Ale teraz mam troszeczkę więcej czasu, no to mówię, już się teraz przyłożę i postaram się ciągnąć tą relację w każdy dzień, tak? Robi odpalać streama. Rasta też lubię grać, chciałem Rasta postreamować, ale tam no, trzeba w ekipie grać, a na ekipę to trzeba też dużo czasu poświęcić. Także no, solo w Rasta to jest gra już nieopłacalna. Tylko w teamie. No na razie, dopóki jak mam tak czasu, to tylko w Euro Truck Simulator pocisnę, trochę w teamie pogram. Na co masz prawo jazdy? Prawo jazdy mam tylko B. Na samochody osobowe mam tylko B. Żałuję, że nie robiłem C plus E i jeszcze A chciałem sobie zrobić. Tylko że ja prawo jazdy robiłem w 97 roku. Młody byłem, skończyłem wtedy 17 lat, to szybko, szybko i od 17 lat za pozwoleniem rodziców mogłem zrobić prawo jazdy kategorii B. No i no i tak zrobiłem, ale żałuję, bo mogłem się, kurde, od razu sobie zrobić A, B, C, a potem czas plus E. A teraz no nie mogę zrobić, bo chcę sobie zrobić C plus E, ale nie mogę, bo jestem za granicą, w Irlandii siedzę. A w ciągu 2 tygodni, żeby polecieć do Polski, to sobie nie zrobię, bo to jest za mało czasu, bo trzeba godziny wyjeździć i tak dalej, lekarze. Testy, psycho i no to też czasu pochłania, tak? Tutaj mogę zrobić, ale ja mi język angielski, nie radzę sobie z angielskim, no ciężko mi jest, no to tutaj dlatego raczej nie podchodzę do tych spraw. Jak kiedyś wrócę, może za 5, za 6 lat wrócę do Polski, to zrobię sobie już. To ładnie. Gratuluję. Zazdroszczę mu.
to co, zbliżamy się do Bydgoszczy. O, jak ładnie te kocie oczka widać na jezdni, co nie? Się odbijają. Mamy prosto Grudziądz, my do Grudziądza na wprost ciśniemy. A czemu nas na prawo prowadzi, na Koszalin? Bo może firma jest gdzieś na wschód od tego. No to dobra, jak nas tak prowadzi, tak ciśniemy, no nie? Daleko nie, ile tam zostało? 125 km. Kurde, bo nas chyba przez miasto prowadzi. I jeździ w Biedronce, rozwozi towar. Mangiel, ciągnika, a 15, 13. A, to pisałeś wtedy ostatnio na czacie. Jeszcze mnie poprawiałeś, nie czyta się 1500 czy coś tam 900, tylko mówiłeś 15-13. Nie pamiętasz? Jak mówiłem, przez miasto mnie prowadziła. Jakbyśmy pocisnęli prosto, to byśmy ominęli miasto niepotrzebnie, skręcało. Puszcza mnie, dzięki. Kurde, nie przełączyłem. O. DC, czyli baza. Ona miał na jeden, na pierwszą w nocy. Gdynia, 6 rano, DC jest w Gdańsku. Cool.
Także Mercedes, my też zaraz będziemy na miejscu. Zostało nam tylko 30... Nie, co ja mówię, 82 km. Także Michała odwiedzamy w Grudziącu. Michał, za parę minut będziemy. Dobra, nie będę już... Sorry, że na ciągłej, w realu bym tak nie zrobił. Ale to tylko symulator, to wiesz. Zawsze można się wczytać, no nie? Ups, 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 ups. Nie mogę wyhamować, troszeczkę za szybko było. Grudziąc Olsztyn. Jeszcze nie, ale odwiedzę. Mieszkałem w Olsztynie, a teraz na Kowalach, 3 km od Gdańska. No i dojeżdżamy, Grudziąc. Zobaczymy, co tam będziemy mieli do podjęcia. Następny ładuneczek. Myśmy zwiedzili następną część kraju. Tego biednego Mercedesa pilnujesz, daj mu spokój. No dzisiaj jeszcze, jutro dafikiem pocisnę. 105 XF-em. 510 koni. Jutro dafikiem, pojutrze albo pozajutrze zobaczymy, może kurde Volvo weźmiemy. Volvo, albo Iveco, albo Mana, no nie wiem, pomyślę. Cisnę, aby się nie zamulał. Trzeba go trochę przepalić. No MP3 wczoraj, nie, przedwczoraj cisnęłem.
Tak myślę, Volvem dawno nie jeździłem. Volvo. Gdzie ta spedycja? Tutaj. Gdzie ja mam tu zaparkować? A, chyba tam tyłem. Gdzie to tam jedziemy? Kurde, myślałem, że za tym... Dobra, dajemy ładuneczek. Mój tata tak nie cofa na pełnym gazie. No wiesz, no w realu też bym tak nie cofał. A to tylko symulator. Tu jest tylko 80, tam chyba 5% realu. A, kurde, screena. Scott Work Channel, hej, siema. Witam ciebie, Scott. Ej. Muszę screena na VS-kę zrobić, żeby tabliczki były czytelne. Chociaż jedna kierowcy. Ok. Oka, jakie masz auta w garażu? No, w garażu mam dużo aut, bo na konwoje, tak? Jak konwoje mamy firmowe, to nieraz jest, że trzeba mieć taką ciężarówkę na konwój. Mam dużo, mam Volvo. Tu są same Volviaki, bo to na każdy konwój chyba inną musiałem mieć. Scania. O, na Scanie mam 810 tysięcy przejechane już. Trochę ich jest, tak? I wszystkie w barwach firmy, bo na konwoju takie nas barwy obowiązują, barwy firmowe, tak? Malowanie firmowe. Dobra, co tam mamy dalej? Zarządzaj ciężarówkami, nie, rynek pracy, rynek przesyłek, gdzie my jesteśmy, Grudziądz. No jak na złość, trzeba kurde się odświeżyć. Dobra, tepniemy się na serwis.
Od razu się naprawię, opony zużyte. Jedziemy na serwisie, to powinna się nam pojawić nowa lista ładunków. No to teraz zobaczymy, co tam mamy. No dalej nic nie mamy, dlaczego? O! No niestety, musimy się chyba przespać, ale ja nie chcę, kurde. Znowu noc będzie. Gdzie tu jest, kurde? Nawet parkingu nie ma, żeby się zrzemnąć. Dobra, zrobimy inny motyw. Raczej trik. O kurde. Najbliższa firma to jest... Ale nas przeniosło daleko. No nie wiem, chyba się do Olsztyna tepniemy. Zobaczymy, co z Olsztyna będziemy mieli. Kamerą numer 0. Gdzie tu mamy na pału? Hiszpania. Tam nie. Francja. Na Francji już byliśmy, no to nie za bardzo. Zobaczymy, co mamy z Olsztyna jeszcze do podjęcia. Na wschód chciałbym gdzieś tam pocisnąć. Na zachód to też mi nie odpowiada. Tam już byliśmy. Znaczy, no nie, no w Anglii to byłem ostatnio też. Grecja. Mamy na Grecję, Janina. No nie wiem, czy tam na tą, na co to jest. To jak, dokąd ciśniemy? Nawóz 20 ton do Grecji. Na Islandii to ja już byłem. O Ulu też byłem. Austria, Słowenia. Bielsko-Biała. To tylko na Polskę tu jest blisko, no. Dobra, to może pociśniemy na tą Grecję, co? Wywrotkę? Gdzie masz wywrotkę? Chodzi ci o koparki. To jest 2600 km do przejechania. Czekaj, co ja zrobiłem? Ja jestem w Olsztynie. Olsztyn. Do Walencji. Tu na Francję mamy to. Gdzie ty masz piasek? Rociny, jabłka, to nie. Smart grafitowy. A może z WOTA coś? A nie, bo z... Na drugą stronę, tak? Dobra, jesteśmy na drugiej stronie i co mam wziąć? Nawóz 20 ton, trociny. Do Rennes. Drugie od góry. No to tu masz trociny, startaku. Belgia, Holandia, Belgia, na Francję. A może do Malborga pociśniemy, tam nie byliśmy, znaczy Maribor. 15 ton kozi ser na Słowenię. Austria.
Dobra, pociśniemy na tą Austrię tutaj. Na Słowenię raczej. Może stamtąd później będzie ładunek gdzieś w stronę Rumunii, Mołdowii. Tam bym chciał zwiedzić albo Bułgarię, te tereny. Bo tam nie byłem. Ustaw GPS-a. Dobra, weźmiemy. Tadeusz, dobra, w firmie Tadeusz się podczepimy, pociśniemy tam. Rynek, przesyłek do Janiny, a tu na Grecję też, ja nie chciałem, tak chciałem do Marii, no tutaj, o. Przyjmij. Co to kurde nam tutaj było? Wina muszę czasnąć. Witam pana kierowcę, Mateusz Laszczka. Siema Mateusz, witam ciebie serdecznie, dzięki, że wpadłeś. Dobra, podczepieni, zapisani, zobaczymy jak nas nawigacja prowadzi. Dobra, ciśniemy na Łódź, Katowice, Ostrawa, Brno, Gras. I dojdziemy do Klagenfurt. Okej. Niektórzy w Biedronce też tak cofają. Widzisz, a ja nie z Biedronki. Ta inteligencja sztuczna tego ruchu drogowego to jest normalnie masakra. W niektórych miastach jak ty skurde z pasa nawet prawego jedziesz, oni cię nie puszczają, nic, i wjeżdżają ci prosto pod naczepę. Trzeba jakiegoś moda ściągnąć na poprawienie tej inteligencji. A ile tam kilometrów mam do przejechania? No niecały tysiaczek, maleńko. Chcę, żebym zrobił filmik, jak wyglądają krótkie naczepy i długie. Zasypujesz mnie.
tą piosenkę można pobrać, co jest na live teraz. No ja puszczam piosenki z tego, z No Copy, Right Sound. To są, na YouTubie te piosenki lecą i co można słuchać, tak, nie mając praw autorskich do nich. Mam takie pytanie, czy tą piosenkę można... Aha, to czytałem. No może sobie z YouTube pobrać. Może sobie link skopiować i przekonwertować, wkleić do konwertacji plików na MP3 i sobie pobierzesz. Chcę, żeby możesz nagrać Mercedes filmik, dam słupka, czemu nie? Siema Fleo. Siemano, siemano. Ja sobie tam playlistę zrobiłem tych piosenek, niektórych tak do tego, żeby mi tam losowo tak nie wpadały. Które mi tam były fajne, to sobie wybierałem i sobie na playlisty wrzucałem. Jak sobie odpalam streama, to sobie odpalam tą playlistę. Raz sobie słucham, że leci od góry do dołu, raz sobie słucham, że mi losuje. Danio, siema, siema Danio, witam ciebie. Oj, 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 oj. Ja sobie tam powybrałem chyba z 80 coś utworów sobie wybrałem. No i tak na pewno wszystkie na streamie nie przelecą, a może przelecą, ale wątpię. Zależy jak, bo ja przynajmniej tak streama robię ponad 3 godziny mi wychodzi, no nie, 2 z czymś, 3 z czymś. No ale podobają mi się, no sobie tak puszczam, nie? Ja słucham tak jak w samochodzie, kurde, jak wrzucę płytkę, to ją przez miesiąc słucham, aż mi się nie znudzi. Później nagrywam coś innego i nową słucham, no nie? A na desce sobie postawiłem Super Mario Bros, Mario i Luigi. A dlatego sobie postawiłem, bo znalazłem właśnie w tych ETM-kach tam. Przypomniało mi się, jak kiedyś grałem właśnie, jak były te Nintendo 64. Super Nintendo, to się kiedyś pamiętam i Pegasusy w Maria cisnęło. A mówię, postawię sobie figurki.
Kręca? Kręca, dobra. No to 90 sobie ciśniemy. Bo na te polskie drogi to 80 wystarczy. Co chwilę ostre łuki, zakręty. No i dojeżdżam do Płocka. Lekka ścinka była. Jakiegoś laga chwyciłem. Donald, ktoś głodny? Można zajechać. Kutno!
Co teraz mamy? Warszawa w prawo na Katowice, Łódź. Prosto. My na Łódź, tak? Tak, na Łódź. Ile już tam dzisiaj nastukało? 1000... Nie, tutaj jest 1100 km, tak? Tam było 800? Tak, 1100 już przejechaliśmy. Bo pierwsza traska to miała 8 spaczek. Wrocław, Katowice, kurde, nie pamiętam, czy my na... Chyba prosto na Katowice. O, ten akurat zjeżdża na... Dobrze. Patrykiok, siema Patrykiok. Siema, mam pytanie. Gdzie jedziesz i ile kilometrów do celu zostało? Cisnę na Austrię, tak? Do... Pod Graz, Klagenfurt, Warberhausen. A ile zostało kilometrów? To niecałe 1000 chyba. 670 dokładnie. 670 km. Zobaczymy na ładunek, na dostawę, ile mamy. 23 godziny, a będziemy za dzień. No też dobry czas, wyrobimy się przy 90 na godzinie. Bo ja chcę się kierować na wschód tam bardziej. Dlaczego chcę na Rumunię zobaczyć i na Mołdowę? Ale nie mogę ładunku znaleźć, no i tak patrzę akurat, wszystko, dużo ładunku na zachód, no nie? Zachód już trochę zwiedziłem i na Islandii byłem i kurde i... No cała lewa strona i góra i dół. Chciałem właśnie Rumunię zwiedzić, Mołdowę, tamte rejony zobaczyć gdzieś. I jak będę miał dzisiaj czas, to zobaczę, czy jest ruska mapa już na 1.3.3 na promocja, żeby grać i to zainstaluję ruską mapę, to może jutro po Rosji pociśniemy. W sobotę na konwój zapraszam. Nasza firma Poltrans ma konwój firmowy.
Zbiórka prawdopodobnie o 19:30, start o 20:00, także na multiplayerze. Będę live'a z konwoju robił. Możecie wpaść. Patryk, słuchaj. No, bo chodzi o te prawa autorskie, tak? Dlatego słucham tej muzyki, co... Ale laga chwyciłem, chyba się gra skraszowała. Nie, dobra. Przytrzymało mnie przez chwilę. Chodzi o właśnie o prawa autorskie. Patrz, pierwszy raz potem mi się wrąbał tu, skubany. To co słucham, to nie leci mi właśnie z tego, tylko z YouTube, tak? Nie, bo jak co, to wolałbym na Twitchu streamować, bo tam sobie swoją muzę wrzucasz jaką chcesz, ale Twitch coś mnie... coś z tymi serwerami nawala, no strasznie tnie, laguje, tak? Wszystko masz dobrze ustawione, on ogranicza, kurde, i nie wiem dlaczego on to robi. A na YouTubie to wszystko ładnie, płynnie chodzi, tak? I wideo jest wyraźne i nie przycina, nie ma jakichś tam pikseli i tak dalej. Aha, okej. Okay. No, tak jak mówię. Tak jak mówię, co innego na Twitchu. Na Twitchu to jest, kurde, inna bajka, tylko że, kurde, te serwery jakieś takie są. Ten Twitch tak ogranicza, mi się wydaje. Niedługo na tym Twitchu to, kurde, nie będzie opłacać się streamować, tylko najlepiej nagrywać filmy i wrzucać, tak? To będzie już lepsza jakość i w ogóle. I czerwone, stoimy. Mam pytanie, czemu nie grasz na MP Vero? Gram na MP Playerze. Tylko że akurat teraz na tą wersję 1.3.3 gry pobrałem sobie promoca, no i chcę sobie trochę na promocie pośmigać. Zobaczymy jutro, może jutro zrobię live'a z tego, albo może dzisiaj pod wieczór. A na multigram, tylko co tam... Tylko na promocie masz więcej do zwiedzania, prawda? Lepsze widoki są. Można sobie pozwiedzać, popatrzeć. Ale tak to, pogram sobie troszeczkę na promocie, a później sobie pogram troszeczkę na multi. Tak będę sobie zmieniał, no nie? Bo teraz mieliśmy właśnie konwój z chłopakami, to w sobotę grałem na multi. W sobotę. Mieliśmy właśnie konwój międzyfirmowy. Nasza firma Poltrans z firmą Baca.
A, odbijam mu na prawo, kurde. Zapatrzyłem się. Teraz na multi jak gram, to zaczynam ładunki z Wotem sobie jeździć. Bo chcę do miliona, do milion kilometrów tam dotrzeć z Wota, no nie? Tylko już nie pamiętam ile mam zrobione, czy mam pół miliona zrobione? Czy coś koło 300 tysięcy na Wocie? O! Musimy stację CPN zaliczyć, by się rezerwa zapaliła. Akurat mamy, będziemy tankować. $4.30 za litra. Diesel. Dobra, zatankowani. Zaciśniemy dalej, no nie? Ile tam zostało nam? 492 km. Mijamy Ostrawę. Co ja ciastko jadłem i co zjadłem? Już nie pamiętam. Chyba zjadłem, dobra. Wezmę sobie następne. Teraz bym z Wotem cisnął, bo tak 90 jadę, tak 90 jadę. Tylko że Wot na promocie nie działa, żeby ładunki z Wota na promocie wozić. Nie zalicza. Albo na singlu, albo na MP player. Multiplayer raczej. Here.
Znaczy, w pół do drugiej już u mnie jest. 13:26. Kurde, jak ten czas zapiernicza. A live ile leci? Godzina 40. Te dwóch muszę telefon wykonać.
No, jestem. Wirtualny kierowca, siema. Witam ciebie, dzięki, że wpadłeś. Przez telefon rozmawiałem i miałem wyciszony ten. Jeszcze 52 km do celu. Słoneczko zachodzi. Ale pochmurne niebo jest. Linz prosto. To tam jest Linz. Estet Patron, Estet Masy. I'm saving some.
Dobra, trzeba pas zmienić, będziemy odbijać. Chyba na modli, nie jestem pewien. Tak? Po co mi kazała zjechać? Już prosto mogłem cisnąć chyba. Ale mnie poprowadziła. Za 2 godziny dojedziemy, a mamy na dostawę, zostało 16 godzin. Mijamy Graz, no już niedaleko pod Graz, 154 km, jesteśmy na miejscu. Dziewięćdziesiąt dziewięć i jesteśmy.
Spuszcza mnie czy nie? Kurde. Musiałem tyle dzwonić. Klagenfurt, to już niedaleko. Teraz będziemy chyba odbijać gdzieś na prawo na zjeździe. Tak, nie wiem, czy go wyprzedzać. A, go weźmiemy. Trzydzieści trzy kilometry zostały. O kurde, tu miałem chyba odbić, co? O, w ostatniej chwili. Dojeżdżamy na spedycję.
Dobra, zdajemy ładuneczek i podejmujemy następny. Tylko screenshota musimy trzasnąć na VS-kę, żeby wrzucić. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Rynek przesyłek. Jesteśmy. Chciałem coś... O, teraz jest ładunek tam, gdzie chciałem cisnąć, tak? No, można tak powiedzieć. Włochy mamy. Chcę coś w stronę Rumunii, w stronę Mołdawii wziąć, ale no kurde. Nic nie ma, no dosłownie nic. Albania, Macedonia, no to tam też już byłem. Jest na Rumunię coś. Plus Nopoka. Bez Węgry. No to co tam, no to podziesienie na tą Rumunię. Ile tam? 756 km, ustaw GPS-a, jedziemy. Lewo? A ile ładunek? Chyba niedaleko, co? Zobaczymy, ile nam zostało. 5 km. A! Zjeżdżać czy prosto? Jeszcze prosto. Następny. Mafia Solet. Siema Mafia Solet. Witam Ciebie serdecznie. Dzięki, że wpadłeś. Pozdrawiam, Chrypat. Uderzamy teraz na Rumunię. Jedziemy po ładuneczek. Czekaj, bo coś mi się muza skończyła.
To gościu ciśnie do tej spedycji co ja? Co tu mamy? Tu mamy na Włochy, Hiszpania, na Rumunię chciałem ładunek. Jest, dobra, bierzemy. Z tymi zlecenie. Chyba nie. A pojedziesz MP3, proszę. Mercedes, pojadę MP3, ale no nie dzisiaj już. Teraz podjąłem ładuneczek, właśnie się nie wiem. Kurde, podczepiłem. Ajajaj, miałem podczepione. Pojadę na następnym streamie, ok? Czekaj, muszę jeszcze fotkę zrobić, ale to gdzieś zrobię, żebym nie zapomniał. To wiozę, bo na VS-kę muszę zdać później. Dobra, to ciśniemy, no. Ile tam czasu mamy na dostawę? 10 godzin dojedziemy. 22 godziny. A masz Roblox? Nie, nie mam Robloxa, ale mój syn ma Robloxa. Tam ciśnie w tego Robloxa. Gra w Lola i w Robloxa. Tylko Mercedes, chcę chociaż jakąś trasę sobie dafikiem pocisnąć, wiesz? To piątką XF-em. Dlatego może po dafiku będzie ten MP3. A ma Robuxy? Robuxy ma, no tego to nie wiem, czy on ma jakieś Robuxy. Ja nie znam się, ja w takie... Gierki to ja tam nie gram, wyrosłem z tego. To już nie ten wiek, żeby grać. Ja mówię, jedynie to jeszcze symulatory. W symulatory to tam pocisnę, bo lubię, tak? Ja mam 49K. Mafia Sole, czego masz 49K? Kurde, na długich sobie cisnę, a tu zapomniałem się.
Słuchajcie, jak będziemy mieli jakąś stację CPN czy coś po drodze. Kurde. Czy jakiś parking? No to chyba drzemkę zrobimy, żebyśmy sobie mogli w dzień pojechać. Ja mam zero robux. No nie, ja się nie znam na tych waszych robuxach, czy tam... Co mówisz, w nocy lepiej? Ale nic nie widać, żadnych widoczków, nie ma co podziwiać. Ja wolę w dzień jeździć. W nocy zobacz jak ciemno, no nie widzimy co tam jest z prawej, co z lewej, czy jakiś ładny zameczek stoi. Klaudia, gdzieś idziesz? Zamknij mnie tam. Długie włącz, to jak włączę długie, to innych kierowców będę raził. No nie fair, no nie? Dosyć, że jest to symulator, to trzeba też pograć jak w realu czuć się. Czasami przez przesadzę, bo nieraz wyprzedzę tu na ciągłej, ty na zakręcie, tak? Ale w realu tak bym nie pocisnął. Tyle, że na symulatorze to sobie tam można pozwolić, no nie? Siema, siema. Siema. Co tam? A na promocie cisnę, jedną trasę przejechałem, teraz drugą jadę. Na Rumunię teraz gonię. No tak, to przecież gra, to można poświrować, no nie? I sobie tym Mercedesikiem MP4-ką. Okej. Dobra, co to jakieś przejście już graniczne? Opowiadasz, że w nocy lepiej, tak? Bo chciałem się na parkingu zatrzymać i drzemkę zrobić. Bo mamy tak czasu na dostawę, dostarczenie ładunku, także... Szkoda, mówię, że na tym promocie z WOT-em nie można cisnąć, to bym sobie z WOT-a wziął i z WOT-em jeździł.
A, czy ten będzie teraz chciał mi się wbić, puszczę go. Bo mi wjedzie pod naczepę, bo taki ruch, kurde, taka inteligencja z tego ruchu jest, że masakra. A ten, Mafia Solec. Mam pytanko, bo wczoraj, przedwczoraj po live'ie dostałem komentarz jeden na jednym filmie, na drugim filmie, że bad wideo. Nie wiem dlaczego bad z wideo, złe wideo. Bo ja normalnie... Tak, tak. Ja normalnie wchodziłem na ten film, patrzałem, no u mnie wszystko ładnie, płynnie chodzi. Może... Gościu miał słabego neta albo coś i mu go cięło, albo no nie wiem, albo miał ustawione na najmniejszą jakość, a tam przecież na YouTube robisz zębatkę i ustawia sobie na Full HD na tam 1080, tak? To nie wiem dlaczego on napisał bad video. Ja oglądałem, kurde, u mnie wszystko elegancko chodzi. Mafia Sole, dzięki za subka. Także stawiam na to, albo gościu miał słabego neta, albo jakieś były, kurde, coś było z serwerami na YouTube, no. To on się tak zatrzymuje, no ja pierniczę. Nie, ja muszę go wziąć, bo kurde. Branie ty, kurde. Zobaczę Goru wieczorem, może live'a by zrobił na multiplayerze, to byśmy gdzieś tam wszyscy pocisnęli. Bo widzowie pytają, czemu na multi nie gram. Oh, yeah. Dziękuję za słupka, Janek Kowalski. Pozdrawiam, Chrypa. Dzięki, że wpadłeś. Bartek Kozak, siema. Pozdrów kamerę twarzy. Popraw kamerę twarzy. Sorry, pozdrów. Słuchaj, nie poprawię kamerki twarzy, bo to jest stara kamerka. Dlatego tak wygląda, tak? To jest jeszcze, kurde, kreatywa mam. Muszę zainwestować w jakąś kamerkę, ale nigdy tam... Nie mam czasu, żeby jechać kupić, tak? Jak zainwestuję w kamerkę, kupię lepszą, będzie lepiej widać. Tylko w tej chwili to chcę zainwestować jeszcze w dwa monitory. Bo chcę kupić jeszcze dwa te same, co mam po środku, Philipsa. I mieć trzy takie same, bo tak to mam na razie każdy inny. Witam w szerokości, Janek Kowalski. No siema Janek, witam Ciebie. Dzięki.
jeszcze teraz widzę, że ten światło rolety nie są do końca przysłonięte i światło się odbija. Chodzi mi, żebyś cofnął kamerę do tyłu. A o to ci chodzi. No niestety nie cofnę ci jej do tyłu, bo ja mam ją zamontowane na stojaku od mikrofonu. Mam ją wsadzoną pomiędzy sprężynki. Także nie mogę jej cofnąć do tyłu. Bo to jest kamera jeszcze z netbooka, i ma krótki kabelek. No i kurde, nie wiedziałem, gdzie ją postawić. To jedynie co mi sięgło tutaj, to od kompa właśnie do stojaka, od mikrofon. Powiecie, co myślicie o overlayu, żebym overlaya zrobił, bo kiedyś jak na Twitchu streamowałem, to miałem ładnego overlaya zrobionego, ale jednak zrezygnowałem z overlaya, bo moim zdaniem lepiej jest, aby był, no było lepiej widoczne cały ekran, bez żadnych tam kurde overlay, tak? Czysto z gry, żeby było widać. Dlatego mówię, że się już w te overlaye nie bawię. Ile tam nam zostało kilometrów? 391 do celu. Mijamy. Znaczy dojeżdżamy do Budapesztu. A ciśniemy na Rumunię. Sieranek robi, tak? 4 nad ranem jest, 4:07. Golu, powiedz mi, czy na promocie już WOD działa, czy nie? Wiadomość.
Quest on ammo. Halo, halo, Goru, jesteś? Nie ma go? Co oni mi tu teraz dupę zawracają? Bazuje your experience for użyć mobile network. Pierniczać mi stąd, kurde, w gówno wysyłać. KitKat, hello, siema KitKat, witam Ciebie. Serdecznie dzięki, że wpadłeś. Pozdrawiam. Ładuneczek na Rumunię wiozę. Jeszcze 267 km zostało. Dzień dobry, Sławomir. A po co zmieniam pas, jak ci prosto ciśniemy? To dzisiaj już przejechałem 2355 km. Miałem jedno zlecenie, później było drugie, to teraz trzecie zlecenie wiozę. Dzisiaj jakoś krótkie dystanse, bo tak zawsze po 2500-3000. Debrecen.
Będziemy mijać Debrecen. Oj, 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 kurde, nie zauważyłem go. W ostatniej chwili go zauważyłem. I by był crash. Kurde, strefa wyłączona z ruchu, no dobra. Debreczyn. Oradea w lewo, my na Oradea chyba się kierujemy.
Arat, o, czekam już właśnie. Goru, jesteś? Marcin Śledzewski, siema, jestem nowy. Siema Marcin, witam Ciebie serdecznie, dzięki, że wpadłeś. Pozdrawiam. Koniec zakazu wyprzedzania, to wyprzedzamy. Oj, 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 oj. Ale farcik był. Ale był farcik. Dobrze, że to symulator, no nie?
dawaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj, puszczam ciebie. I dojeżdżamy do spedycji. Muszę screena zrobić, bo nie zrobiłem przed wyjazdem, co wiozę. Ok. Dajemy ładuneczek. Robimy też tutaj screena. Którą tu mamy godzinę? 23. No jeszcze jedną traskę mogę strzelić. Rynek przesyłek. Zobaczymy, co tu stąd mamy. Czy mamy coś na Morsony Mordowii? Serbia. Węgry. Rusę na Bułgarię. Rusę, co to jest? Wełna owcza 13 ton. Polska. Dobra, pociśniemy może na Bułgarię teraz. Gdzie to było? Gdzie to było? Tylko ile tam godzin zostało? Dobra, ustaw GPS-a, jedziemy. Dwa kilometry, no to krzyżówka dalej. A się trafik zrobił? Czerwone światło jest, dlatego.
Euro Godless podejmujemy ładunek. Mam nadzieję, że będzie jeszcze. Rusę i Linz. Jedziemy na Rusę. Co mamy do wyboru? Iranka. Dobra, bierzemy piranty, potwierdź. Tu mi zlecenie. Zdrastwujcie! Spasiba! Dzięki, że wpadłeś! No co jest? Kurde, troszeczkę na lewo. Okej. Teraz tak, screen musi być, podstawa. Mapka, ciśniemy. Jesteśmy na Rumunii, z Rumunii ciśniemy do, na Bułgarię, do Rus. Dobra, podczepieni, screen zrobiony, można ruszać. Oj, 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 oj. Sorry, ale ja nie panie majesz po rusku. Jak? Kak? Kak? Co ty? A! Siema Imperator! Kurde, co ja zrobiłem? Ach! No nie, ja nie panie Maję, no! Imperator, pomóż! Co tam ten u góry pyta, bo ja go nie rozumiem. Weź tam na translatora, weź i przetłumacz. No nie rozumiem, no nie rozmawiam. No. On pyta kak coś tam, ale co kak? Co? Blue dashboard? Czy jak? Jak podświeciłem zegary? Na kolor niebieski? To jest mod, mod pobrany. Dashboard mode.
Elo, siema Kacper. Na Rumunię, znaczy na Bułgarię jedziemy. Jesteśmy w Rumunii, ciśniemy na Bułgarię. Mogę moderatora. Kacper, powiedz, ile ty masz lat? Bo moda jedynie dam osobie minimum 17 lat. Musisz mieć minimum 17 lat, aby dostać moda. Troszeczkę mało, no 2 lata musisz poczekać. Słuchaj, po streamie wpadnij na Discorda, porozmawiamy. Ja tą traskę dojadę, zostało 387 km. Także po tej trasce kończę streama. Pani na Discorda, porozmawiamy. Bartek Kozak, o ja mam 18. Padniesz Bartek na Discorda po streamie, tam jest link do Discorda na dole, pod kanałem. Ok? Ale ja nie mam Discorda. Słuchaj, to podam ci namiar na TS-a. Teamspeaka masz? Witam się, Piotrek. Piotrek, ile lat masz? Minimum 17, aby moda dostać.
To jest. Piotrek, po live'ie jeszcze mi zostało wpadnie na Discorda, do mnie porozmawiamy. Jest to 20 km mi zostało do celu. Pod spodem masz linka na Discorda, kończę live'a, ja tam wbiję. No to na TS-a dam ci namiar. Kasper, to nie ruska mapa, to jesteśmy teraz w Bułgarii. Byliśmy w Rumunii i ciśniemy na Bułgarię, tak? A nie masz Discord i TS. To Piotrek... Ale tylko od ciebie przyjmę zaproszenie, wyślij mi... Zaproszenie na tego, na streama. Pisz chrypat, wyskoczy ci Paul Trans chrypat. Ja później zaakceptuję, to się z tobą skontaktuję. KB, siema, witam ciebie. Boże. Co to za mod, co nie ma podstawowych narzędzi? Jaki mod, Krzysiu? Także Piotrek, zaproszenie na streama, zaakceptuję, później się z tobą skontaktuję. I najlepiej by było, jakbyś TS-a zainstalował. No tu każdy chce być moderatorem, mówię ci. Każdy chce moda. Tylko mówię, że no chwilowo nie jest mi moderator potrzebny, bo nie jest tyle, nie ma tyle widzów, jest porządek na czacie. Jeżeli będzie jakiś syf na czacie czy coś, to ja to mogę zrobić, tak? Ostatnio tylko jednego miałem typa, ale to po live'ie go zbanowałem. Także na razie jest spokój, będzie więcej widzów. Wtedy... Mogę dać komuś moda, nawet 3-4, czy nawet 6. Aby wiadomo, żeby jak ten nie może, żeby zawsze ktoś tam był na streamie, tak? No sam ogarniam, na razie sam ogarniam. Nie ma problemu. Thank you.
Ile kilometrów? 228 zostało. Próbowałeś mapę 1-1 do... Jeszcze nie. Minuta to jedna minuta. Wiem, nie próbowałem jeszcze, ale gdzieś kurde jeszcze na wersji chyba 1.2.7 jak był Eurotrack. To tutaj koledzy z firmy próbowali, to jeździli. To jeździli właśnie na tej mapie i to chyba... Ja nie pamiętam, czy ja nie miałem, kurde, jakiejś ruskiej wgranej właśnie 1:1. Może też miałem na jakiejś wersji, jeszcze jak na promocie kiedyś grałem. Coś sobie tam kojarzy, nie? Wiem, jedziesz jak w realu, kurde, od wioski do wioski, czy tam, kurde, żeby 10 km przejechać, to chyba upłynęło, nie wiem, 10 minut. Krzysiu, w sobotę na konwój zapraszam. Mamy konwój firmowy na multiplayerze. Też chyba gdzieś 19:30, zbiórka 20 start, nie pamiętam. Bym musiał zobaczyć. Krzysiu, nie w pracy? Ja mam urlop 2 tygodnie, dlatego teraz w dzień streamuję. Bo tak jak pracuję, to gdzieś jestem o godzinie 21, po 21. Postaram się być. Spoko. To fajnie. A w pracy jesteś. Myślałem, że wolne masz, w domu siedzisz. Teraz się zawijam.
No widzisz, ty w pracy, ja mam wolne. Odpoczywam. Spadam narka do soboty. Trzymaj się, na razie. Pozdrawiam. Kurde, dziesiątkę, ja dziewiątkę wrzuciłem, no. Bartek Kozak, próbowałeś mapy? Aha, to czytałem. No nie próbowałem, nie próbowałem, ale kolega już tutaj pisał właśnie o tej mapie. Kolega z firmy próbował na 1.2.7 albo 1.2.8 jeszcze, jak ETS był. Tylko nie wiem, czy on nie miał Polski czasami. Bo ja to wiem, że miałem jakąś ruską, też miałem. Też chyba 1:1, coś mi się przypomina, bo też się jechało chyba 10 minut, kurde, 10 kilometrów, nie? A teraz nie chcę już się bawić, pobierać, instalować, bo to zaraz się, kurde, zmieni. Zaraz znowu aktualizacja do ETS-a wyjdzie i trzeba będzie znowu czekać na nowego promoca, na nowe mapy i... No wiesz... Jakby te update'y tak nie wychodziły często, to można by było, kurde, z pół roku pograć, posiedzieć, no to wtedy można się pobawić, coś tam pościągać, poinstalować. No wiesz, jak to czas nieraz idzie, tu pobierzesz, tu zainstalujesz, tam nie działa, tu się crashuje. Tu myślisz, tam przestawiasz, ustawiasz, odpalasz, a czas leci, godzina, dwie, trzy. Czekaj, 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 odbijamy na prawo. Wąsko, ciasno.
Ale mi być jechał. Też musi jechać tam, gdzie ja. Nasz klient spodziewa się dostawy, lada chwila. O kurde, ile tam zostało? Pozostało 1 godzina 50 minut, a za ile dojedziemy? Za 1 godzinę 2 minuty, no kurde, musimy przycisnąć. Nie chcę się spóźnić. Także ciśniemy ponad 90, no, no nie mamy wyjścia. Ile tam zostało? 58 km, 50 minut. 50 minut, ile pozostało? Godzina 37. Żeby trafiku nie było nigdzie. Teraz będziemy stali, sprawdzanie dokumentów i tak dalej, nie? Kurde, tak muszę pas zmienić, tak muszę zmienić pas. Nie no, musimy przycisnąć, bo trzeba zdać dostawę, kurde, mało czasu zostało, no. Spóźnienia tylko nie było. Ile tam zostało? Szybko, szybko, szybko. 53 minuty dojedziemy za 20, za 18. No dobra, nie jest tak źle. Tylko jak takie gamonie będą przede mną jechać, no to kurde, czas się podwoi. Jedź prosto ty, jedź prosto, nie skręcaj w prawo.
Aj, musi skręcić w prawo, no. Czekaj, my już tu chyba mamy dostawę, to? Dobra, nie ma co się śpieszyć. Myślałem, że jeszcze kawałek będzie do celu. Za 7 minut będziemy, czas mamy tam. Czemu jest nakaz jazdy w prawo? Kurde, muszę przepis złamać, no bo nie będę tak... Dobra, nie ma policji, to jedziemy. Nie wiem, czemu to tak było. To w lewo nie mogę? Przed znakiem było w prawo. Czy dalej? Dalej chyba. Zresztą łapkę wyłączę, bo mnie myli. Dzięki, wczoraj pobrałem sobie to niebieskie na zegarach. Czary, spoko. Jak, grałeś? Zainstalowałeś? Działa czy nie działa? Dobra, screena mam nadzieję, że zrobiłem przed wyjazdem. Jeszcze się zapiszę w razie co. Tak, zrobiłem. Dajmy ładuneczek. Działa fajnie, w nocy jest. To super, cieszę się. Dobra, następny screen po odliczeniu. Cały traski. Nie było spóźnienia, nie było spóźnienia. Super. Dobra, działa fajnie w nocy. Dobra, słuchajcie widzowie, już jest u mnie 15:10. Ja kończę. Dzisiaj może jeszcze streama zrobię na multiplayer, gdzieś tak o godzinie 21:00. No przed 21:00 pociśniemy na multiplayerze. No, także zapraszam na 21:00, chyba że będę wcześniej, zależy jak czasem się wyrobię i... No dzisiaj będzie multiplayer. Dzięki, że wpadliście, dziękuję za streama, za subki, miło było. Także no, jak co to widzimy się dzisiaj wieczorem na 21:00, chyba że będę wcześniej, to live będzie leciał, no nie? Dobra, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, chrypat. Czałka.